Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia kolejnego 72 odcinka serii Let's Play Pokémon Glazed na znów. W poprzednim odcinku, w odcinku 71, dotarliśmy tutaj na Olcan Isle, na tą prażoną słońcem wyspę, na której złapaliśmy nowego Pokémona, którym był Magmar. I ja prosiłem w komentarzach, żebyście dali mi znać, jakie według was imię jest odpowiednie dla samiczki Magmara, ale niestety nic takiego się w komentarzach nie pojawiło, także Magmar zostaje Daisy, tak, jego imieniem zostaje Daisy, także to jest jej imieniem właściwie zostaje Daisy, także to jest jedna sprawa, która stała się w poprzednim odcinku i dodatkowo walczyliśmy jeszcze z Chell. Oczywiście ją pokonaliśmy i znajdujemy się przed Pokémon Center na Olcan Isle. I co będziemy robić w tym odcinku? Prawdopodobnie będziemy zmierzać w głąb wyspy, w głąb góry, która znajduje się na Olcan Isle. Dokładnie nie pamiętam, jak się ona nazywa, zaraz się dowiemy. Wydaje mi się, że to będzie tyle, co chciałem powiedzieć. Przejdę jeszcze do szybkiego przedstawienia drużyny. Na pierwszym miejscu w mojej drużynie znajduje się Smog. Na poziomie 76 jest to oczywiście Sceptile, trzymający Leftovers z atakami Earthquake, Brick Break, Leaf Blade i Spore. Następnie jest Victini Milton, na poziomie 78 trzymający Węgiel, Charcoal, który zwiększa siłę jego ataków ognistych. Dodatkowo zna ataki Psychic, Fire Blast, Thunder i Cold Mind. Następnie jest Dumbo, Donphan, na poziomie 75 znający Earthquake, Rollout, Rock Tomb i Toxic, trzymający również Leftovers. Później mamy Lancelota, Galeida, na poziomie 77, Brick Break, Earthquake, Thief i Swords Dance, Nestor, Lapras, na poziomie 76, Surf, Ice Beam, Thunderbolt i Moonblast i Fatbat, Crobat, na poziomie 76, Shadow Ball, Giga Drain, Sludge Bomb i Fly. Fatbat trzyma Sharp Beak, Lapras trzyma Leftovers, a Galeid trzyma Citrus Berry. Także tak obecnie się prezentuje moja drużyna, która obecnie podróżuje ze mną po regionie Rancor już na dobrą sprawę. Mam nadzieję, że zmieścimy się z serią, z zakończeniem serii jeszcze przed setnym odcinkiem. To by było wspaniałe, z tego byłbym zadowolony. Na pierwszym miejscu mojej drużyny jest Smog. Żaden problem, możemy ruszać teraz dalej. Porozmawiamy z tym hikerem, tutaj już jeszcze nie byliśmy, dlatego możemy teraz powalczyć na spokojnie z tym hikerem i przejść dalej. Are you going to inside the mountain? How about we battle first? Okej, możemy zawalczyć, zdecydowanie tak, nie przeszkadza mi to w żaden sposób. I tak prawdopodobnie cię pokonam. Także na pewno tak się stanie. Tyranitar na poziomie 71, czyli mamy przewagę poziomów jak najbardziej, ale to nie jest żaden problem, ponieważ z tym Tyranitarem powinniśmy sobie zdecydowanie poradzić. Tutaj Tyranitar wzbudził Sunstream, ale to nie jest żaden problem, ponieważ Brick Break jest czterokrotnie efektywny i powinien załatwić sprawę. Dodatkowo jeszcze wiemy, że Chell miała Tyranitara, którego taki Brick Break po prostu pokonał. Także jak widzieliście, bo jest to czterokrotnie super efektywne, Tyranitar został pokonany. Otrzymaliśmy 3316 bodajże punktów doświadczenia, następnie jest Hitmonchan. Ja tutaj zmienię Pokemona, na pewno nie na Miltena, ale możliwe, że wystawię jakiegoś innego Pokemona, który też tu będzie w stanie coś działać, na przykład Fatbata, który jednak jest na nieco niższym poziomie niż reszta jego kolegów z drużyny i wypadałoby coś z tym Fantem zrobić. Także Alpinista teraz wysyła przeciwko nam Hitmonchana na poziomie 72, a ja chyba po prostu użyję Fly. Tutaj jeszcze ten Sandstorm działa tak, że jest co turę używany. Znaczy, co turę się pojawia i niezależnie od tego, czy Pokémon zostały wystawione na początku tury, czy nie, ten Sandstorm tutaj się jakoś w taki dziwny sposób pojawia. W każdym razie, znowu Sandstorm, obrażenia zostaną mi zadane oczywiście. Również, pomimo tego, że jestem w górze, w powietrzu, ale Fly załatwił sprawę, tak jak zobaczyliście. Okej, co tu widzimy? Fatbat otrzymał oczywiście punkty doświadczenia. Pokonaliśmy Alpinistę Sheamusa, który powiedział że nam, że jesteśmy twardzi. No jasne, że jestem. Jak żeby inaczej. Some creepy lady and blonde kid went by here recently. I guess that shows that many different types of people are interested in the volcano. Okej, czyli jakaś szalona babeczka i blondasek. To jest ciekawe, czyżby to Henry? Tutaj był z kimś jeszcze? Nie wiem, w każdym razie co to jest? To jest wulkan. To oczywiście wiemy. Olcan Isle i tu jest Mountain Tree Torch. Okej, czyli tu będę mógł złapać nowego Pokemona, ale chyba mam jeszcze Super Ripple włączony, więc to nie jest żaden problem, żebym teraz po prostu tutaj nic nie robił, tylko sobie pochodził i walczył z następnymi trenerami. Zobaczymy, gdzie mnie to wszystko zaprowadzi. It's toasty around here, isn't it?
I taki rzadki słowny. No rzeczywiście jest dość ciepło. Ale tym się nie przejmuję. Trzy Pokémony ma ten trener i pierwszym jego Pokémonem jest Larvitar, czyli prawdopodobnie tutaj doświadczymy całą serię linii ewolucyjnej Larvitar, Pupitar i Tyranitar. Także Leaf Blade tutaj z Larvitarem i Pupitarem sobie jak najbardziej poradzi, ponieważ jest czterokrotnie efektywny, a z Tyranitarem poradzi sobie Brick Break, który jest również czterokrotnie efektywny, czyli mamy tutaj coverage na całą linię ewolucyjną w postaci tego małego, właściwie nie takiego małego, Smoga. Także zobaczmy, pojawił się Pupitar na poziomie 71, również Leaf Blade tutaj, ponieważ to jest typ Rock Ground i dopiero w ostatnim stadium ewolucyjnym zmienia swój Tyranitar Typing na Rock Rock Dark. Okej, okay, 2190 i Sceptile awansuje Tyranitar, oczywiście tutaj zostawiamy Sceptile'a, Sceptile sobie tutaj doskonale radzi. Ja jestem z niego bardzo dumny, tu oczywiście Sandstream, ale ten Sandstream niczym nam nie zagrozi. Ponieważ, a nie, no dobrze, zada nam jedno obrażenie, ale w niczym nam to nie zagrozi, ponieważ po pierwsze będziemy szybsi, po drugie mamy Leftovers, które nas uleczy, może, o, nawet do całości. A po trzecie Brick Break nie pozwoli Tyranitarowi na więcej tutaj, na zrobienie czegokolwiek większego, chociaż Tyranitar przeżył i używa ataku Crunch. Widzimy, to przeżył bez problemu, my również. Okej, okay, to było okropne. I to nawet nie był atak krytyczny. To jest najlepsze. Ale wydaje mi się, że po prostu następny Brick Break załatwi sprawę. Trafimy go, ponieważ Brick Break ma 100% celność. Nie ma żadnego problemu z tym właśnie. A wiemy, że Tyranitar ma Sandstream tutaj jako swoją umiejętność, żadne Sand Veil. Więc to nie jest żaden problem. Smog awansował na poziom 77. I pierwsze, co będę musiał zrobić, to chyba się od razu wrócić. Albo nie, nie będę się wracał, po prostu użyję swoich przedmiotów leczących, które mam gdzieś tutaj. Ale nie chciałem akurat w tym przypadku tego użyć. Które mam tutaj po prostu w torbie i będę mógł bez problemu również ruszać dalej i nie musieć marnować niepotrzebnie czasu na cofanie się do Pokémon Center. Także zobaczmy. Ripple przestał działać, czyli teraz będę mógł tutaj coś złapać. Heya! Let's us do battle! Hej, walczmy! Walczmy, mi to w żaden sposób nie przeszkadza. Ja wręcz się cieszę, że mogę wytrenować swoje Pokémony. Zobaczmy, jakie Pokémony ma ten... To jest Conkeldurr. Cudownie wręcz się tutaj zapowiada teraz ta rozgrywka. Także używam Spore od razu, od ręki, nawet się nie zastanawiam. I będę używał ataku Leaf Blade w tym przypadku akurat, żeby tego Conkeldurra w jakikolwiek sposób pokonać. Także teraz... Zobaczmy, ile obrażeń zadamy. Leaf Blade ma szansę wysoką na zadanie obrażeń krytycznych. Ale i to, kto zadała bardzo mało. A Conkeldurr chciał użyć Focus Punch, także... Okej, okay, wykorzystując tą wiedzę, wiemy, że ten Conkeldurr prawdopodobnie będzie chciał użyć tego Focus Punch. A z racji tego, że będziemy mu to skupienie przerywać za każdym razem, to... Widzicie, Leaf Blade teraz uderzył krytycznie, to i tak by ten Conkeldurr nam nic nie zrobił. Okej, okay, następnie jest Machamp. Okej, okay, z Machampem jest nieco inna sprawa. Prawdopodobnie również będzie miał Focus Punch, ale Machamp jest o tyle niebezpieczny... Nawet nie wiem, co tu powiedzieć. Po prostu Machamp jest niebezpieczny, bo ma umiejętność No Guard prawdopodobnie. I ta umiejętność sprawia, że on trafia każdy atak. Czyli jakby tutaj pojawił się jakiś Dynamic Punch, nie daj Boże, który ma 50% celności, to mogłoby być ciężko. Ale kolejny Leaf Blade krytyczny... Daję sobie tutaj z nim doskonale radę. Panie i panowie, brawa dla Smoga, że sobie tak doskonale radzi. Okej. Okay. I teraz co ja tutaj mogę złapać? Prawo, lewo, prawo, lewo. Migamy. Czy ja coś tutaj mogę w ogóle złapać w Mount Chitoch? Okej. Okay. Tutaj te miejsca to kojarzę. To jest Ninetales. Wow. Okej, okay, to jest zdecydowanie Pokémon, którego bym chciał mieć w swojej drużynie. Dlatego użyję teraz tutaj Spora, oczywiście. I prawdopodobnie tego Ninetalesa będę musiał w jakiś sposób osłabić, czyli będę musiał tutaj zmienić Pokémona na powiedzmy... Co tutaj może? Na Fatbata.
Wydaje mi się, że to będzie bardzo dobre wyjście z tej sytuacji. Fatbot jest w stanie na siebie przyjąć coś, jakiś atak od Ninetalesa, a dodatkowo jest w stanie mu zadać jakieś tam obrażenia. Sludge Bomb wydaje mi się, że tego Ninetalesa nie pokona. Ninetales używa Quick Attacku, to nie jest żaden problem. No i widzicie, jak dużo to zadało, więc wydaje mi się, że teraz Ultra Ball zdecydowanie wejdzie w działanie. Czyli będę musiał użyć po prostu tego Ultra Balla jeszcze raz. Confuse Ray, Quick Attack. To są na razie ataki Ninetalesa, o których wiemy. Ja użyję jeszcze raz Ultra Balla. Będziemy po prostu tutaj starali złapać się tego Pokemona. Co przychodzi ciężko nawet. Ciekawe. Użyjemy jeszcze raz. Zobaczmy, jak to tutaj będzie się prezentowało. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Udało nam się złapać Ninetalesa. Jest to Ninetales samiec na poziomie 62. I ja powiem wam szczerze teraz, że ja nie mam żadnego pojęcia, jak nazwać tego Pokemona. It has long been said that each of the Ninetales embody an enchanted power. As long lived Ninetales will have fur that shines like gold. To jest Fox Pokemon, czyli tutaj za bardzo nic nie mogę dodać. To będzie takie bardzo słaby nickname moje. Wydaje mi się, że na przyszłość będę się zastanawiał jeszcze nad jakimś lepszym. W sumie bardziej pasuje to imię dla samca niż dla samca. Chcę go nazwać Mozilla, ale z racji tego, że Mozilla to jest bardziej, tak się kojarzy przynajmniej z żeńskim imieniem, dlatego nazwę go po prostu Firefox. A Mozilla sobie zostawię dla samiczek po prostu. I to chyba będzie imię, którymi będę nazywał TSF, którymi będę nazywał Ninetalesy i Vulpixy. Firefox. Okej. I tyle. Firefox został wysłany do mojego boksa numer 3. Tych Pokémonów już się zbiera coraz więcej. I tutaj trzeba uważać na te, o tym mówiłem, na te miejsca podczas podróży, bo jak się w nie wejdzie, uwaga, demonstruję, jak się w nie wejdzie, to jeden Pokémon z mojej drużyny zostaje po prostu podpalony. Z tego co wiem, to ja tu mam jakieś lambery. Wiem, że idzie kupić tutaj lambery, ale chyba nie ma. Paralysis, Poisoning, Burn, Roast, Berry. Okej. I widzicie, Smog jest wtedy po prostu poparzony, podpalony i nie możemy nic z tym zrobić. Także trzeba uważać na te miejsca, trzeba je po prostu umijać. Don't fall into the lava! No wiem. Jednak mam trochę zdrowego rozsądku i wiem, że nie wypada wchodzić do wrzącej lawy tak ubranym. Na przykład. Masakra. Mamy tutaj Nidokinga na poziomie 73, a ja mam Earthquake ze Smogiem, także miejmy nadzieję, że to wystarczy. Bo Nidoking może to przeżyć. Jest to super efektywne faktem. Jest to Earthquake, więc nie wydaje mi się właśnie, żeby to było możliwe, ale kto go tam wie. Alpinista Anderson miał tylko jednego Pokemona, oddał nam 584 Pokédexy, a my ruszamy tym razem dalej. Aha, i właściwie mogę włączyć znowu Super Max Repella czy coś takiego, bo nie chcemy w nic wejść już, między innymi mamy złapanego Pokemona w tej... Zostały dodane do mojego boksa w sumie dwa typy ogniste. I tutaj się jeszcze coś pojawia, nie wiem, czy ja muszę iść tutaj, czy ja muszę iść tutaj, zobaczmy. Mount Tritorch, ach, ale mnie zrobił. Czyli tutaj jest ślepy zaułek, tak jak widzimy, tam nic więcej nie zdziałam. Hey, this is my secret training location! No, dobra. Dobra, walczymy z tobą, zobaczymy to, potrenujemy sobie najwyżej przy tobie. Wytrenuję, wydaje mi się, do 78 tego Pokemona, czyli Smoga, i zmienię Pokemona na następnego. Prawdopodobnie Fatbot tutaj będzie miał nieco więcej pola do popisu. A ja tu w sumie temu Breloomowi nic nie mogę zrobić. Użyję ataku Brick Break. Zobaczymy, ile on zada. Równą połowę i efekt spor mnie sparaliżował. Ech, ten Smog ma dzisiaj bardzo ciekawe przygody, bo tu podpaliłem go, tu został sparaliżowany, a Sky Uppercut zadał okropne obrażenia. Także
jedyne co ma, jak jedyne jaką mam nauczkę, to że nie mogę wystawiać na potencjalne obrażenia Jasmoga, bo on po prostu otrzymuje je masakryczne. Dynamic Punch nie trafił. Okej, to jest jakiś pozytyw i wydaje mi się, że Sludge tutaj załatwi sprawę. Nie muszę używać Fly, Fly zabiera dwie tury. Oszczędzamy tutaj czas. I super efektywny jest do tego Sludge Bomb. Zresztą było to wiadome, dlatego... dlatego został pokonany. I następny Breloom tutaj się pojawia. Wydaje mi się, że bez żadnego problemu mogę znowu użyć ataku Sludge Bomb. I tego Breloom'a prawdopodobnie pokonam. No, czyli bardzo dobrze się tutaj Fatbat spisuje. Ja nie mam na razie na niego... jak narzekać, nie mam prawa na niego narzekać, ponieważ uratował mi tyłek w walce z elitarną czwórką i z czempionem regionu Johto. Także to jest naprawdę wartościowy członek tej drużyny i to jest prawdopodobnie MVP w ogóle, czyli Most Valuable Pokémon w tym przypadku. Tak. To by było tyle. I z tym się w sumie może wiązać pytanie dnia, bo ostatnio tak jakoś nie odpowiadacie. Może teraz to was zmusi troszeczkę do myślenia, do rozpisania się. Jakim waszym zdaniem jest MVP tej serii? Możecie nawiązywać do Pokémonów, które już odeszły z mojej drużyny, albo które dalej w niej są. Także MVP, przypominam, Most Valuable Pokémon, tak samo jak jest Most Valuable Player w realnym świecie, to to się odnosi do Pokémonów. I dajcie mi znać, jakiego Pokémona uważacie za MVP. Jakoś tak będzie to skonstruowane, to zdanie, a my tymczasem ruszamy dalej. Tu jest oczywiście trener, z którym musimy się zmierzyć. I heard Moltres lives there, here. I want to take photo of it. Okej, okay. Moltres? Ciekawe, czyli to jest kolejna informacja, że będziemy mogli tutaj znaleźć kolejną legendę, jak będę ich poszukiwał w niedalekiej albo w dalszej przyszłości. Pidgeot na poziomie 71, to nie jest na pewno Pokémon, z którym Smog chciałby się zmierzyć. I kogo mogę tutaj wystawić? Mogę wystawić tutaj Dumbo. Bo Dumbo miał mało czasu antenowego w trakcie tej serii na chwilę obecną. Mirror Move ci w niczym nie pomoże, mój drogi, bo ja tu teraz użyję po prostu ataku Rock Tomb. Feather Dance, on zmniejszy mój atak w tym momencie. Okej, okay, tutaj się troszkę wycwanił, a my zmniejszymy jego szybkość. Jest to dalej super efektywny atak, czyli widzicie, że pomimo tego... to był atak krytyczny, czyli te obniżenie statystyk nic tutaj temu Pidgeotowi nie dało i Dumbo go po prostu pokonał. I następny jest Omastar i tutaj mogę z powrotem zmienić na Smoga, ponieważ Omastar jest czterokrotnie wrażliwy na ataki roślinne, a będę mógł użyć po prostu Leaf Blade'a i go tak pokonać. A ten turysta w ogóle ma 6 Pokémonów, coś ciekawe. Także Leaf Blade tutaj jak najbardziej wejdzie do gry. To było do przewidzenia. Tutaj nie ma Sturdy, tutaj nic ten Omastar nie może zrobić. 2941 punktów doświadczenia i następny jest Lapras, także ja bym chciał tutaj zmienić znowu Pokémona. Wystawię Lancelota, ale który poziom ma Lancelot? Bo nie pamiętam. Również 77. Moim celem w tym odcinku jest wyrównanie poziomów, tak mniej więcej na poziomie 78 będzie w porządku. I Brick Break tutaj załatwi sprawę, to nawet nie ma co się wykłócać o to. Lapras ma dużą ilość życia, ale jego obrony są dobre, ale nie są szałowe, żeby mógł przeżyć super efektywny Brick Break od Pokémona o 7 poziomów silniejszego od siebie. Następny jest Nidoking. Zostanę tutaj, ponieważ Lancelot zna atak Earthquake również. I bez problemu tutaj będę mógł tego Nidokinga pokonać. Zobaczmy, jak to tutaj będzie wyglądało. Tak, Nidoking został pokonany, a my tymczasem ruszamy dalej, zobaczmy jeszcze jakie Pokémony ma ten trener tutaj, Flareon. No to tym razem troszkę sobie potrenuję Lancelot. Kolejny Earthquake, również powinien załatwić sprawę, to jest 8 poziomów różnicy, więc tutaj nie wydaje mi się, żeby cokolwiek miało szansę przeżyć ten Earthquake, super efektywny oczywiście. 2629 Pokédolarów i następny jest Charmeleon. No to też atak super efektywny. Earthquake załatwi po prostu sprawę, a my prawdopodobnie awansujemy na poziom 78 i będę mógł wystawić tutaj po prostu kolejnego Pokémona do treningu. Dodatkowo był to atak krytyczny
ile punktów doświadczenia otrzymamy za Charmeleona? Jest to 2098 i brakuje nam dosłownie kilku punktów, żeby awansować na poziom następny, na poziom 78. Także ruszam teraz dalej. Zobaczmy, co tutaj jest. Mount Tritorch. Okej, czy ja tu mogę w jakiś sposób... Chyba nie mogę reagować? Aktywować? Nie wiem. Nie, lawa w żaden sposób nie jest interaktywna. Tak miał brzmieć to zdanie, tylko że inaczej sformułowane. Tutaj jest kolejna trenerka. This place blows. I thought there would be hot springs. Mhm, tak. Nazwa jest Góra Tritorch. Wszyscy mówią o niej wulkan. A ty myślałaś, moja droga głupiutka Lizano, że tutaj będą gorące źródła. Togekiss. No nie. Zaczyna się. Także spor tutaj. I ja od razu uciekam stąd smogiem, ponieważ Togekiss jest okropnym przeciwnikiem i prawdopodobnie... Kogo ja tutaj mogę wystawić w ogóle na tego Togekissa? Fatbat będzie dobrym wyjściem, ponieważ jest odporny na wszystkie steby Togekissa i zna ataki super efektywne przeciwko niemu, więc to będzie najlepsze wyjście w tym przypadku i zdecydowanie będzie to Sludge Bomb. Togekiss się obudzi, wszystkie Pokémony budzą się nagle w pierwszej turze albo w drugiej. To nie jest dobre, to nie jest fajne, to nie jest miłe. Ja jakbym spał, to bym spał pewnie tydzień podczas tej rozgrywki, a tutaj proszę bardzo, nie? Świetnie. Okej, okay, Sludge Bomb tym razem Extreme Speed nie dał żadnej, nie został użyty teraz, więc prawdopodobnie jakiś inny atak się tu przewinął. Nie wiem jaki i nie chciałbym się dowiedzieć. 1623 punktów doświadczenia otrzymały moje Pokémony i następnie jest Azumarill, na którym również zostanę, ponieważ Sludge Bomb jest również tutaj super efektywny. Tada! Tak właśnie się stało. 2295 pokedolarów. Pokedolarów punktu doświadczenia. I następna jest Clefable. Ja tutaj również zostanę. I użyję po prostu ataku Sludge Bomb. Wiem, że Clefable na pewno przeżyje ten jeden Sludge Bomb. Tu nawet nie ma co się oszukiwać, że tak nie będzie. Ale powinniśmy zadać tak czy siak dość solidne obrażenia, chyba że to będzie... A! Prawie, jeszcze byś się mogła zatruć. Niestety nie. I Clefable trafiła śpiewaniem. Swoim śpiewem tutaj Clefable trafiła. Więc, no cóż, będę musiał teraz użyć Full Restore'a. Uleczę przy okazji Fatbata do pełni życia. I zobaczymy, co za Clefable ma mi do zaoferowania. Używam Metronome. Okej, okay, to jest ciekawe. Kinesis, ale nie trafiła tym atakiem Kinesis. Kinesis to jest prawdopodobnie atak, który albo zmniejsza moją celność, albo zmniejsza mój atak, coś takiego. Nie pamiętam teraz dokładnie, więc nie sugerujcie się mną, jeżeli chcecie sprawdzić, to sprawdźcie Bulbapedia, odsyłam was, jeżeli jesteście żądni wiedzy i ciekawi, jak co robi dokładnie ten atak, no bo po prostu tego ataku się nigdzie nie używa tak na dobrą sprawę i jest tylko jako... Nie ekskluzywny, tylko jako atak charakterystyczny linii ewolucyjnej, właściwie Kadabry, linii ewolucyjnej Abry, więc no tutaj nie ma co się za bardzo oszukiwać, że ktoś będzie to kojarzył bardziej. W szczególności, że ja Alakazama ani całej linii ewolucyjnej nie używałem chyba w żadnym let's playu jeszcze, w żadnej swojej rozgrywce, a jak używałem, to nie za bardzo pamiętam. Okej, okay, tutaj teraz jest Gardevoir na poziomie 69. Wydaje mi się, że użyję tutaj Leaf Blade, bo mogę. Zobaczymy, jakie to obrażenia zada. Jest to oczywiście atak krytyczny. Tutaj ta zwiększona szansa na ataki krytyczne bardzo się przydaje. Smaug tutaj pokazuje, na co go tak naprawdę stać i jestem z jego bardzo, bardzo dumny. Delphox jest następny. Ja tutaj zmieniam teraz Pokémona, bo wypadałoby wytrenować jeszcze inne Pokémony i wystawiam tutaj po prostu Dumbo Donphana. I zobaczymy, co możemy zrobić temu Delphoxowi. Mam nadzieję, że grafika jest obłędna tutaj akurat w przypadku Delphoxa. Delphox używa Sunny Day, więc postawi światło dla może swoich następnych swoich następców na polu bitwy. Pozostały jeszcze dwa bodajże Pokémony temu trenerowi. Albo tej trenerce. Nie pamiętam teraz dokładnie, z jaką płcią walczę. I następnie jest Zoroark, także ja tutaj zmieniam teraz Pokemona. Czy ja mogę coś tutaj wystawić? Mogę wystawić Lancelota, albo mogę wystawić Nestora i to też będzie bardzo dobre wyjście. Nestor będzie sobie mógł potrenować nieco.
a ja mogę po prostu użyć ataku Moonblast, który akurat przez przypadek znalazł się w moim arsenale ataków. Także Zoroark tutaj się pojawił na poziomie 69. Oczywiście używa Intimidate, ale mi to nic nie robi, ponieważ, uwaga, uwaga, ja jestem Laprasem specjalnym. I Moonblast teraz. Zoroark używa Imprison, ale nic mu to nie dało, ponieważ nie posiada takich samych ruchów jak ten Zoroark. I Moonblast załatwił sprawę. Także bardzo dobrze się stało, jestem z tego bardzo zadowolony. Nestor otrzymał kawałek punktu doświadczenia i następny jest Lucario. Ho! Dobrze, czy co ja tutaj mogę wystawić? Mogę wystawić z powrotem Dumbo, żeby również go nieco potrenować. Atakiem Earthquake Lucario jest oczywiście typem stalowym po części, bo w drugiej części jest typem walczącym, więc będę mógł tutaj sobie bez problemu pozwolić na to, żeby użyć ataku Earthquake i tego Lucario pokonać. Oczywiście Lucario będzie ode mnie szybszy, że ataku Sword Dance, ale nie wydaje mi się, że to mu w czymkolwiek pomogło, ponieważ stab Earthquake od Donphana jest dość niebezpieczny. Że jak mówiłem, to nawet nie był atak krytyczny, to było po prostu pewne, że ten Earthquake tutaj pokona. W szczególności, że byliśmy kilka poziomów nad tym, Lucario. I saw a head shouts and wing flapping, it must be a demon. Demon? To wydaje mi się, że to nie był demon, wydaje mi się, że to nie był demon, to był po prostu Moltres. Także my ruszamy teraz tutaj na górę. Ech, znowu w to wszedłem. Także wyjdę z tego i użyję znowu Rost Berry. Albo Full Heal, bo mam ich 30 i nie wiem, po co tyle nakupiłem. Nieważne. I wypadałoby zmienić teraz Pokemona. Wystawię na pierwsze miejsce Lancelota, ponieważ Lancelot też sobie dobrze radzi w krytycznych sytuacjach. I wejdziemy, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Okej, jest Henry, jest Regina. Czyli nie ma tutaj żadnych pachołów. A właściwie, przepraszam, Team Fusion został rozwiązany, czyli nie ma tutaj żadnych pachołów Teamu Fusion. Jest tylko Regina i Pius, czyli nieco się nam tutaj ogranicza czas odcinków. I... Znaczy, nawet nie ogranicza czas odcinków, tylko przyspiesza się nam nieco fabuła i to jest bardzo, bardzo dobrze, także... Mom, please stop this! Dad realized this was wrong, why can't you? O kurczę, jak ja dawno głosu Reginie nie podkładałem. Teraz uwaga. Moje zdolności voice actingu wejdą tutaj, podkładania głosu, aktorstwa głosowego, czy jak tam wolicie to określać, wchodzą w życie i prawdopodobnie będą okropne, także się nie przejmujcie. Także... You're just a weak and foolish as your father! What would you know of power? You can't even battle strongly, I'm glad you quit Team Fusion! You are a hindrance to our plans! O mój Boże, matka tak do własnego dziecka powiedziała. Masakra. Dobrze, biedny Henry, oczywiście zamurowało go. Absol! Make sure to keep this too well back from me while I secure Moltres! Of course, milady. Moltres! Fighting me is useless! I will capture you no matter how much you resist! Prepare yourself for servitude! O, ten głos Moltresa podchodzi tutaj. Regina oczywiście chciała złapać Moltresa tutaj Master Balla, prawdopodobnie tak jak to się wszystko wcześniej również pokazało. You think the one can simply enter my volcano and capture me? I will not go into one of those abominations you call Pokeballs unless I'm dead. You want to try? Go ahead! I will not give you the dignity of battle for your servitude! Master Ball, go! Tak jak mówiłem, Regina używa Master Balla, czyli nie daje nawet Moltresowi zawalczyć o to, o swoją wolność. Not so high and mighty inside of Pokeball, are you, Moltres? Never worry, your friends... We'll join you at my side soon! Absol, good job, return! Okej, okay, i tu jest jakiś głos się pojawił z głębi tego wulkanu. Oczywiście Regina złapała Moltresa, żeby pełnić swoje niecne plany i z racji tego, że powspomniała o jego braciach, czy o jego po prostu kolegach, czy o czymś tam, już nie doczytałem za bardzo, przeoczyłem to, skupiałem się za bardzo na podkładaniu głosu. W każdym razie mówiła o Zapdosie Articuno. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Czy gdzieś tutaj na wyspach w regionie Rancor kryją się te legendarne Pokémony? No tego dowiemy się już za niedługo prawdopodobnie, bo region Rancor ma tylko... 6 wysp, policzyłem teraz sobie na palcach, bo mogę,
I zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy jakąś lugię tutaj, czy jakaś lugia tutaj będzie przyzywana, bo prawdopodobnie Hoch jest złapany, z tego co pamiętam, już był gdzieś kiedyś złapany. Został przyzwany nawet za pomocą tych trzech kul Enterai Koisu i Suikona, więc wszystko przed nami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tajemniczy głos. Regina. A, to Pius, dobrze. Regina, please, you don't have to do this. It isn't Arceus will to capture his deep sea supplies. Please, Regina, release Moltres at once. Pius! No! I must stay on the track! Love is only for fools, but the real power, that is eternal! Okej, czyli Regina złapała Moltresa i odrzuca miłość Piusa. W każdym razie po to, żeby osiągnąć władzę. Nieograniczoną władzę. Pius oczywiście starał się przekonać Reginę, żeby przestała, że to jest przeciwko woli Arceusa tak działać, czyli tutejszego boga. No ale jak to wyszło? Sami widzieliście. Moltres, use fly! Pidgeot przeleciał. Oh no! The balance of nature has been disturbed. Arceus is displeased with this sin. As head of the church, it is my duty to end this for all of our sakes. Nachtal, use a fly. Pidgeot. Już mnie gardło boli. Nie mogę dalej. Paper, my mother is right. I am too weak to do this on my own, but that's why I rely on you. But I'm going to change that, and I stop my mother as well. Thanks for coming. Take this time to do something for fun. Maybe the gym on Nitro Isle? Whatever you do, good luck. See you again sometime. Czyli prawdopodobnie tutaj to się jeszcze nie skończyło. Widzimy, że równowaga została zachwiana, tak jak nam powiedziała ta fabuła. Prawdopodobnie stąd mogę użyć Fly, więc to nie jest żaden problem. Będziemy mogli się znowu przetransportować na Regin Isle. Ale widzicie, została natura zachwiana i tu mamy na przemian padający deszcz, pioruny. I do tego jeszcze żarzące słońce. Przy okazji, Moltres został złapany. Regina rusza na dalsze poszukiwania pozostałych trzech Pokemonów i prawdopodobnie będzie zmierzała ku temu, żeby złapać Lugię. Znaczy, to są takie moje małe podejrzenia. Także zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to nie zapomnijcie zostawić podniesione łapki pod tym filmikiem, ponieważ daje mi to dalszą motywację do działania. Jest nas coraz więcej i pokazuje mi to, że wam się ta seria podoba. Także zdecydowanie to zróbcie. Będę ustalał teraz progi łapek, wydaje mi się, że z racji tego, że jest nas 1000 z haczykiem, 1140 z tego, co mi się wydaje, no to możecie próg taki łapkowy ustalam naprawdę nieduży, 15 łapek. Także zostawicie 15 łapek pod tym filmikiem. Muszę was jakoś zmotywować do tego, także macie tutaj takie pewne progi. I oczywiście zapraszam was do zasubskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Mój kanał cały czas rośnie i to mnie bardzo cieszy, jestem z tego mega zadowolony. Odwiedźcie mnie na Facebooku, tam też się dużo dzieje wbrew pozorom. Wydaje mi się, że to by było na tyle. Jeżeli podobało mi się to, co zobaczyliście, ten wątek fabularny, no i cały ten dzisiejszy odcinek, to mam nadzieję, że podoba wam się również reszta. Tyle. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.